4. rocznica wyborów czerwcowych, 1. rocznica obalenia rządu Olszewskiego. To są wydarzenia dnia dzisiejszego. Pan wraca prosto z Kielc. Co było w Kielcach? Było spotkanie przewodniczących regionów. Rząd, utrafiliście Sejm, czy o to chodziło? Tak, ja jestem zadowolony po prostu i... 1911, czekamy na Państwa telefony. Koło mnie redaktor Grzegorz Piekarski będzie z Państwem rozmawiał. Czekamy na pytania konkretne. Panie Przewodniczący, prezydent Lech Wałęsa zarzucił Panu, że chce Pan podpalić Polskę. Wezwał Pana... Ja zupełnie nie biorę do siebie, do telewizji tak to przedstawiłem. Ja myślę, że chcę poważnie podpalić kraj, nosząc do społeczeństwa. I tak występując, prawda, raczej prowokując właśnie sytuację, wręcz sytuację rewolucji. Czyli do nas należą i sprzątaczki, i profesorowie, prawda, i pracownicy rolni, i górnicy. I to jest bardzo cenna cecha Solidarności, ją chcemy utrzymać. Poza tym powiązanie interesów sfery budżetowej i robotników i jest bardzo istotne. Przecież w tym strajku budżetówki... Sprzątaczka w Instytucie Naukowym jako pracownik z profesorem w Instytucie Naukowym. Co Solidarność ma do ofiarowania tym ludziom, którzy poszli dzisiaj na prywatny... prowadzą działalność prywatną, chociażby w lecznictwie, chociażby jako nauczyciele pracujący w szkołach gminnych? Ludzi wolnych zawodów, pracujących... Do nas widz. Halo, jest Pan na antenie. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, kłaniam się Panom i mam pytanie do Pana Jankowskiego. Co w tej sytuacji, która zaistniała, ma związek zawodowy do zaproponowania właśnie społeczeństwu? A czy my społeczeństwo i proponujemy to właśnie całemu Państwu, proponujemy trzy chyba bardzo ważne rzeczy, które były w postulatach strajkowych wyraźnie powiedziane. To jest działania antyrecesyjne, działania osłonowe, a tu akurat można to połączyć, na przykład zablokowanie podniesienia cen energii i paliw, które w tej chwili przekraczają, już w Polsce jest zasadniczo łamane prawo pracownicze, co tak dziwnie uderza bardzo w pracę. Tak jakby się Pan już do władzy dobierał, czy związki są tylko do obronienia interesów pracowników? Nie, nie, przy władzy to Pan mnie nie zobaczy. Prawda? Pan jakiś pomysł na... No nie można zmieniać ustroju, bo my ustroju nie mamy jeszcze do tej pory żadnego. No ja wolę szwedzki. No ale pewnie do niego nie dojdziemy, także taki podobny do niemieckiego czy francuskiego, to bym chciał, natomiast gdzieś tam z Pernambuco, prawda, czy z Czadu, ze środka, to bym bardzo nie chciał, a tam przecież... Zadzwonił. Tak, jest Pan na antenie, słuchamy. Dobry wieczór, witam serdecznie Panów redaktorów i kolegę Maćka Jankowskiego. Dobry wieczór. Nie muszę się personalnie przedstawiać, myślę, że Maciek się domyśli, kto to pytanie zadaje. Otóż Maćku, Twoja opinia... My nie pojmujemy dekomunizacji w sposób rozliczenia każdego partyjnego, natomiast pojmujemy dekomunizację jako przerwanie tego całego systemu powiązań. Jako związkowy. Dziękuję, dobranoc. Zaczęliśmy dotykać problemu politycznego. Jest Pan zadowolony, powiedział Pan, z aktualnej sytuacji politycznej. Czy gdyby premier Suchocka... Do rządów prezydenckich sygnowanych przez Solidarność, ja nie powiedziałem, że jestem zadowolony, bo tu ciężko być zadowolonym. Tu nie ma łatwych i dobrych rozwiązań, prawda? My byśmy, i to mówiliśmy wyraźnie, woleli rząd rzeczywiście, który byłby oddzielony, rząd, który zajmuje się gospodarką, polityką społeczną, funkcjonowaniem prawa, jest oddzielony od takich koteryjnych, partyjnych, partykularnych wpływów takiej sceny politycznej, jaka u nas jest. Także do zadowolenia to bardzo, bardzo daleko. Natomiast to są konstytucyjne możliwości powołania rządu przez prezydenta, wykorzystane gdyby w połowie, czy w ćwierci, pełna odpowiedzialność, no nie wiem, jak ze skutecznością działania będzie. Natomiast my uważamy, że tylko rząd, rzeczywiście rząd fachowy, rząd antykryzysowy, tak jak się to dzieje w wielu krajach świata, jak to się działo, gdyby oddzielono od tego długiego jeszcze i długotrwającego sporu i niejasności politycznych, taki rząd mógłby być skuteczny i z takim się ocenić, prawda? Jeżeli wczoraj to akurat nie Michał Boni, prawda, ale ja... Bo niego to, zdaje się, właśnie Solidarność proponowała jako człowieka, który zna problematykę. Nie Solidarność proponowała pana Michała Boniego na linii zawodowej też, to jest dla nas bardzo szkodliwe, ale i politycznej, prawda, i wielu innych dziedzin. Jak pan wyobraża sobie jako przewodniczący regionu Mazowsze pomoc najbiedniejszym, najuboższym i bezdomnym, i bezrobotnym? Znaczy nasza pomoc może być tylko pomocą w rozwiązywaniu, czy... w wyciśnięciu przez państwo rozwiązywania tego problemu, to czasami się myli Solidarność, że nie instrumentu pomocy, a to musi zrobić całe państwo. I w jakim kierunku ta wasza walka o stworzenie instrumentu pomocy będzie szła? I jak będziecie naciskać na rząd? Przede wszystkim, znaczy głównym powodem w tej chwili nędzy to jest bezrobocie. Oraz brak dla tych, którzy już nie mogą. MZK odbywał się w imię
żądał powstrzymania reprywatyzacji tego zakładu. Czy pan jako związkowiec popiera tego Oczywiście, typu? Że tak. Bo przecież to prywatyzacja. Za tym razem pan pyta, to jest w pewien sposób związane pytanie tutaj z tym, co się dzieje w MZK. Czy pana zdaniem nie byłoby to dobre rozwiązanie, gdyby na wszelkie stanowiska ministerialne zrobić konkurs, tak jak się dzieje w przypadku szkół, że jest konkurs na dyrektora szkoły, to czy nie byłoby dobrym pomysłem zrobienie konkursu na stanowiska ministerialne, żeby tutaj cenić fachowość i promować kompetencje? Nie, nie myślę. To już byłoby chyba lekka. Przez 3 lata sporo zrobili u siebie. Tacy ludzie są i oni nie są gwiazdami politycznymi, dopóki się nie są w tych sporach politycznych. To ja bym wolał, żeby teraz już rzeczywiście... Jakie są pańskie poglądy polityczne? Czy jest pan, to prawda, jest pan radykałem, jak mówią panu niektórzy, czy czuje się pan konserwatystą, czy liberałem? Ani konserwatystą, ani liberałem nie żyją, prawda? Socjaliści się trochę liberalizują i szuka się tego właśnie kompromisu, prawda? Pani, która pyta o manifestację dzisiejszą, dlaczego nie wziął pan w niej udział? Czy to dlatego, że jest pan przeciwnikiem lustracji, czy też dlatego, że boi się pan słów prezydenta Wałęsy, który powiedział o tym, że tam, gdzie jest ogień, to się można sparzyć? No tak, tylko żeby po tym już jak można wytłumaczyć. Ale ludzie, którzy zawodowo pracowali przeciwko społeczeństwu, teraz mają być reprezentantami tego społeczeństwa, no to już przynajmniej to prawda, żeby ludzie jak już bardzo chcą, to niech znają tą kartę, że ktoś był agentem taki i taki czas i niech go wybiorą świadomie. No. Powiedział mi pan, że przy władzy o działalności związkowej, jaka jest w tej chwili działalność związkowa? Ja czytałem ostatnio wypowiedź pani Staniszki, która mówiła, że pan ma jakby swój własny pomysł, że pan jest korporacjonistą, że tutaj się będą związki łączyły z bankami, banki z korporacjami. Jak to? To trochę nie tak, że tymi prawdziwymi właścicielami, gdzie i mamy wspólny cel. Oczywiście spory, właśnie. Ktoś łączy w sobie rozmaite role. Czy jednak ustrój nie byłby czytelniejszy, gdyby gospodarze, banki, związki czytelnie grały swoją rolę w tym społecznym, w tej społecznej walce? Ale przecież oczywiście nam o nic innego nie chodzi. Właśnie. Posła do nowego parlamentu. Nie. Z jakiej partii? Nie, nie jestem jeszcze gotów, dlatego że takie. No zobaczymy, co z tego będzie. Jak na razie to jeszcze się nie nadaje, jest to raczej mała partia kanapowa. Cała reszta. Uważa, że ta pana ostatnia wypowiedź, to on jest, mówi, że jest członkiem regionu Mazowsze, jest członkiem Solidarności i uważa, że pan nie prezentuje w tej chwili polityki całego związku na Mazowszu, tylko swoją własną. Wątpię, dlatego że... Nie chce pan iść do polityki, mówi pan o tym, że związek powinien być związkowy, a jednocześnie czy nie jest po prostu tak, że ten związek, Solidarność, powinien się po prostu przekształcić w partię polityczną? Nie, absolutnie nie. Związek jest... Ostatnie pytanie, czas nas goni. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Proszę bardzo, proszę zadawać pytanie. Właśnie chciałbym chciałbym znać pana stosunek odnośnie dwóch spraw. Mianowicie do ostatniej decyzji pana prezydenta dotyczącej weta, dotyczącej sprawy emerytów i rencistów, to jest jedna rzecz. I druga podobna sprawa, która miała miejsce powiedzmy, no nie wiem, na jakieś półtora miesiąca temu chyba, sprawa emerytów i rent esbeckich. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak, to musimy już kończyć. Ja uważam, że system budżetu emerytalny musi być zrobiony to jak najszybciej, prawdziwy, wtedy te nam rzeczy od... Znacznych rozmawialiśmy z człowiekiem uchodzącym za radykała, który okazuje się, że ma poglądy jednak bardzo przybycie. Do zobaczenia w następnym naszym spotkaniu. Następnym gościem, a teraz konkretnie, będzie pan minister Lech Falandysz. Dziękuję. Dziękuję bardzo.